Po ostatnim sukcesie filmu z Dylanem postanowiłem zaprosić go ponownie, a było o tyle łatwiej, że bardzo potrzebował otworzyć UPC, na którego go zwyczajnie nie stać. Gdyż wydał wszystkie pieniądze na diglety. No. Ja kontynuuję tę rzecz. Tak, wszystkie diglety są twoje. Na ścianie. Dzisiaj, na ścianie. Dlatego dzisiaj jak? Otworzymy... No. Co jak? No, nic. Nic jak? Nic. Jak nic? Tak. Jak nic się nie opłaca. Więc diglety Dylana nie działają. Teraz mamy UPC. UPC, zasłonimy twoją twarz. Tak wygląda UPC. Mamy takie trochę czaśnięcie na boczku, ale to trudne, jak gdyby, w sensie produkt jest produkt, karty są ważne w środku, więc cała reszta jak gdyby nie ma znaczenia. Ale tak. Co, podzielimy się po połowie, otworzymy i zobaczymy, kto coś wypoluje. Dylan twierdzi, że ma zajebistego farta. Mam takiego farta, mam taką pulę. Ostatnio sytuowałem to Charizard, spadł wszystko, więc jest wysoko. A ja nie mam Charizarda, nie mam Briona, nie mam Mew i w sumie... Czyli generalnie masz nic, Z tego setu. Mam nic, dokładnie, to jest to, co mam, to jest, są wszystkie rzeczy, które mam, zupełnie nic. Boksik prezentuje się w ten sposób, ma na sobie folię, wyobraź sobie. W ogóle ciekawe, że zrobili zwykłą folię, a nie zrobili tej z nagrodami. Więc za chwilę będzie, że te UPC, które są na eBayu za $1000, to są skamowe, nie kupujcie, bo w środku są, bo nie ma. Moim zdaniem to ShopGear wyjmuje Charizardy metodowe z tych UPC, a potem przychodzi policja i robi burdy, ale ShopGear daje łapy. Były takie plotki, ale niepotwierdzone. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie, tam nie było. Dobra, i co to jest? To jest jakiś... Został moją folię. To są wszystkie folie, jakie wyciągnąłem dzisiaj z tego boksa. Nie, ale spalcowałeś tego. Spalcowałem, bo ja jestem gruby, a grubym ludziom się posą ręce. Dobra, to są fajne magnesiki. O tak, rzeczywiście, bo jak dokładaliśmy magnesy do pakowania, to się przyklejały. Śmieszne. Hops. No dobra. Boksik prezentuje się następująco. Mamy tutaj taką szafeczkę. Ciekawe. Tak, a wiesz, że tam w ogóle są te ugony Pikachu, żeński i męski, spoko. Ja się nie widzę. Fajne. No. Śmieszne to jest. Dobrze i... Ops. Chcesz wyciągnąć jedno? No. Ops. Ale to jest zapakowane. Jest ekstra. Dobra, podoba mi się. No, a to jest chyba to, co na dzień dobry dostajemy. Czuć luksus, co? Metalowy Pikachu. Ups. Nie, bo ja palcuję teraz już. Fajne, dobra, podoba mi się. Centenik nawet jest niezły. A to jakby no to... z metalu to bili, no ale widzisz, to jest jakaś kropka, zbicie i tak dalej. To jakieś takie artefakty. Porysowane. Porysowane. No dobra, no. Ale jest, go sadzę tutaj. Mamy też szpinkę, która prezentuje się następująco. Tutaj większej filozofii nie ma. Czarek. Czarek z Pikachu na plecach. Czarek owczarek. No, z Pikachu na plecach. I? Metalowy koń. I metalowy koń jest spoko. Jedna rzecz, która mi się podoba, bo właśnie ostatnio miałem te plastikowe z Dragapultów. Pamiętasz, że... No, są strasznie słabe. Strasznie są słabe. To jest... I mamy to, co jest najbardziej Wailu. Wailu? Wailu. Wailu? Wailu z wanilii jest. Tak. Może być. Część z metalowy. Tak fajnie. Ale no, tu ma jakieś na tym. Wygląda też okej. Okay. No, tam masz już obite tego typu jakieś komenty dziwne. No to czy ja myślałem, że to generalnie jak ci robią tego typu akcje, to takiego czarka dostajesz i taki czarek jest już perfekcyjny i takiego czarka wysyłasz do gradingu i się zastanawiasz, czy dostaniesz 9,9 czy 10. No to widzę, że wcale nie jest łatwo trafić na idealnego czarka. No. I to wcale nie napawa optymizmem przy takiej wartości produktu. Co to jest jeszcze? A, to jest Pokeball. Tak, złoty Pokeball. I tam jest złoty Pikachu. Ale złoty Pokeball jest super. Dobra, to mi się już podoba. Jest. Nieważne. Nieważne, jest świetne. Mi się podoba, jest przeładna. Pikachu też jest słodki. Zapomniałem, że jestem Pikachu w ogóle. Pamiętałem o tamtym, pamiętałem o grubasie, nie pamiętałem o tym zupełnie. Prócz tego... Celebrations, bustaki. Tak, 17 sztuk chyba, tak. 6, 8, 10... 17. To zostanie już mniej. I poza tym mamy jeszcze normalne sety, które prezentują się tak. Tam mamy 3 Vividy, 1 Darkness. Jeden Battle Styles i 3 lejny. Spoko. Jest co otwierać.
A na końcu kodzik. Co ten kodzik daje w online w ogóle? To wszystko to, w sensie to. A że można grać tak, metalowym, jakiś... metalowym Pikachu w no, TCG online. No, można grać. Świetne, to jest po prostu... Podajemy na bok, żeby nam jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Dzielimy się najpierw tym, nie? Zaczniemy od tego, co... Od zwykłości to... No dobra, no to co? Zaczynasz? Z pierwszym? Zaczynam. Okej, okay, no to mogę zacząć. Od utworzenia tego boostera. Otwierasz boostera. Otwieram. Zrzuciłeś. Will. Ośmiornica Boxer. Milip. Rounds. Deszczowa kropka. Zangus. Slurpów. Okay. Energia. Fog Crystal. Ładna pani, powiedzmy, i to rozdaje kod. Tak, Dylan jak zwykle musiał czegoś zapomnieć. Jakby Dylan zrobił wszystko tak, jak należy, to by był jakiś sukces. Dylan i sukces, ale on ma mało ich na koncie, jest młody. Na razie zbiera Diglety. W ogóle nie rozumiem hejtu na Diglety. Diglety są świetne. Łodzik, mam mu do góry nogami akurat. Cztery karciochy. I ogień na dzień dobry. Latarnia i Rabut. I Agata. Fopet. Bytle. To jest chudna ryba i Slobok. Bedle. I Carina. Szczęście sprzyja. Tak, więc jest dobrze. To jest okej. Okay. Na razie poród. To jest strasznie niewyraźnie mówisz. Nie wiem, czy jest ten skład. Ja wiem już, które. Od obrazka. Tak. Obrazkiem w dół otwierać. No naprawdę. To jest jeszcze wiele rzeczy, które zawsze. Obrazkiem w dół. No nie, no idealnie, obrazkiem to jest teraz w dół. Bardzo dobrze, teraz wyciągasz. Jezus Maria, co to dajemy kod. Mamy elektryczną energię, Subat, Excadrill, Macargo, Rockruff, Blitz, Skido, to coś, Dedenne, Meletric i Execute. I to znowu jest to, że jakoś średnio masz ochotę otwierać te boostery, które są dodatkowo w pustce, nie? Jakoś... No ja mi otworzyłem. No mam wrażenie, że jeszcze nic nie otwarłem w Celebration z tych dodatkowych boosterach, że tam jest jak gdyby wieczna posucha. Studnia wyschła. W ogóle twierdzę, że w zwykłych setach jest po prostu nic. Nie no, są świetne karty, są bardzo ładne karty. Wiesz, nawet nie chodzi o to, żeby zawsze posiadały jakieś niesamowite value każdej karty. W sensie finansowe na pewno, ale fajnie, jeżeli otworzysz booster, a tam będzie po prostu coś fajnego, co dorzucić do kolekcji. Nie? Tych kart jest 300 na cel, a ja czasem wrażenie, że trochę my cały czas 100. I na przykład kłamie. Okej. Okay. Next. Ten kodzik, tak? To dobrze wyglądało. Tak, to jest kodzik ten z cyperkami i kołzami. Tak, i będzie tutaj dobrze widniał. Więc sobie kto chce, sobie zbierze. I tak. Muszę to odwrócić, wiesz? O, brawo. Nieźle ci idzie, no. Energia. Shackle. Cramorant. Dron. Rockruff. Skido. Blitz. Znowu to. Ale ten plastusiowy jest super. Lubat i... O, ale masz holo. To jest dobre, to jest holo generalnie. Fajnie. To jest pięć boosterów i pierwsze holo, to jakby wiesz. To dobra wróżba, wydaje się. Myślę, że nie zawsze trzeba zdobywać najlepsze, trzeba się cieszyć z tych małych rzeczy. No. Szczególnie z mojej pensji. Z mojej pensji, dokładnie. Albo z mojej firmy gradującej. Tak kto to woli. O, biały kodzik. Każdy cieszy się ze swoich małych kroczków. Szczególnie tych poważnych. Poważnych. I na pewno się nie oburza na grupkach facebookowych. Nie każe dzieciom
wydawać. Tak, teraz w ogóle zepsuło im zabawę, tak, bo teraz łapki w górę, dół, w górę są, dół wyłączyli. Będą musieli komentować, jak bardzo ci nienawidzą. To będzie to fajnie. W ogóle. No. Jest w tablicy wstawię. Wstawcie komentarz o treści Dylan to, a ja sobie to wstawię na tablicę, na najlepsze odpowiedzi. I z tej okazji za szermetem będzie? Też holo. Nieźle, dwa holo. Idziemy równo. Otworzę kolejny booster. Gratuluję. Jeśli lubię powtarzać, że jak te boostery nie dropują zupełnie nic, to daj ludziom ten kodzik. Nie bądź taki. Ja ci dam jak potrzebujesz, mam tego dużo więcej. Tak? No. To fajnie. To jeden ci dam. Dobrze? Ja tylko jeden, okej. Okay. Już zabrali. I tak. Przekręcamy i Fight Energy. Królik. Agata, Fog Crystal, Miko... O, zaświeciło się. Pewnie holo. Mikołaj, Larvesta, Owca, Heraklos, Osiemrniczka, Grołki, nie, tutaj, co my tu mamy? Galarian Moltres V. To jest klasa, to jest karta, tutaj. Może nas zobaczyć. Tak jak powinno być. Coś. No, to w tym jest... ty najlepszy marcie, co nie? Nie, najlepszy był altar, to... ale... Ten jest akurat naprawdę ładny. To tak, jest, to jest przepiękna karta. No nie wiem, mogę się obawiać. Tak, tak, może, zawsze może. Oczywiście, że jest. Świetnie. Ja nie będę miał pewnie tyle szczęścia. Chociaż dobra, białe. O, zaświeciło się. Czemu te kody raz są w jedną, raz są w drugą? To jest niestety irytujące. Zaświeciło się, Kamil. Jeszcze jak masz spoilera na zasadzie, dobra, jest biały kodzik, to jeszcze spoko, nie? Ale jak zielony, ale jak jest zielony, tak jest, mogę zeskipować. No nie, no warto pokazać do końca, ale to nie działa w ten sposób. O, ale tu jest świecące, co? Tu jest świecące. Szarugi. Jak szarugi, to dobry ten, a stąd runner, to O! Wiem, że holo to maks moich możliwości. Dobra, poradziliśmy sobie z podstawowymi boosterkami, które były w tym secie. Nie znam, pozostaje. Tak, aczkolwiek no nie, no dobra, Moltres, pokaż Moltresa. Moltres jest spoko, nie? Przez drugi centrynik ma, co nie? No właśnie karta wygląda dobrze. Jakby ktoś chciał na przykład zmarnować wszystkie swoje pieniądze i na kartę ze świeżego setu wysłać do gridingu, bo czemu nie? Bo jak gdyby... To może to zrobić, spoko. Trzymanie gotówki w dobie inflacji na poziomie 8. Wiesz co, 8, wydaje mi się, że dobry wazon kosztuje więcej niż zgridowana karta. Szczerze, dobry wazon, taki żeby postawić, kosztuje więcej. Tutaj sobie kupisz tam ramkę, która jest w całkiem okazyjnej cenie, bo jedynie 100 zł za ramkę z metalem, co jest przecież cholernie dobrą ofertą. Ale dodatkowo masz rękę na kartę. Dla tych fanów, którzy bardzo chcą czarne ramki, zamówiłem ostatnio z Ultra Pro, także w shopie są teraz w ofercie Ultra Pro czarne ramki, takie skręcone na siłę, bardzo ładnie wyglądają, naprawdę. Tak, kładzie się kartę i kosztują 9, a nie 130 zł. Generalnie tyle samo podnoszą wartość karty. Ja bym powiedział, że nawet jej nie obniżają. Czego nie można powiedzieć. Ale myślę, że trzeba nagrać jakiś sensowny filmik. Trzeba nagrać sensowny filmik, którym jak gdyby będę próbował was przekonać do tego, żebyście nie gradowali karty nigdzie. Bo to jest dzień dobry. No chyba, że chcecie fajny wazon, tak? Znaczy nie no, chyba, że, że macie karty, które mają sens gradowania, albo planujecie sprzedać swoją kolekcję, albo zrobić z nią cokolwiek innego sensownego, bo dla zabezpieczenia produktów jest multum rzeczy, ale nieważne. Wróćmy do Celebrations. Mamy Celebrations. Dużo. Wróćmy do tych poważnych spraw. Tak, wróćmy do poważnych spraw i słabych dropów. to jest clue. A teraz tak. Tak sobie pomyślałem w międzyczasie, że skoro Dylan już chce, żebyście go obrażali, to ja mam taki pomysł, że w komentarzach pisujecie Dylan to, wymyślacie co chcecie. Generalnie śmieszniejsze będą te komentarze, w których nie będziecie używali za dużo inwektyw, a obrazicie go w bardziej kreatywny sposób. A osoba, która mnie najbardziej rozśmieszy, po prostu dostanie The Union Boxa. Czy ja też mogę startować? Możesz startować, ale autodis to naprawdę to już będzie słabo. No ale generalnie możesz. Tak, będzie śmiesznie.
Więc widzisz, że jesteś warty wiąć. To jest moja wartość. Pamiętajcie, w komentarzach wpisujcie, kim jest Dylan. Tak, ale potem mi sprzedajcie single Celebration, bo skupię wszystko. Tak, i to, Dylan, to też skupię. Tak, a Dylan potem skupi całe bulby, więc nawet jak nic tu nie traficie, to Dylan wam dorzuci do tego jeszcze pieniądze. Wymienię wam na busterki. No będziesz mogli znowu trafić nic. Normalnie płaci niewiele, ale za diglety płaci podwójnie, słyszałem. No. Tak. To świetny plan. To za te triplety nawet potrójnie. Pozwolisz, że. Potrójnie. Rozkosz. Dobra. Czarek? No zdecydowanie. Czarek. Tyle co o twojej możliwości. Tak. To nie masz spoilerów, czy nie? Znaczy spoilerów to takich nie. Ale to powiedzmy, że otwierasz czy boostera i widzisz. Czy Reshiram. No to trafiłeś do mnie też. Wybitnie. Pierwszy raz. Nie zdarzyłem się do tej pory. Te jeszcze nie miałem, no. Zrobimy. Next booster. Może to jest takie... No, trzeba się być delikatny, natomiast jest mało kart, więc nie ma co zażywać, bo można sobie rzucić kartę. Proszę, tutaj kodik. A ty nie lubisz się dzielić bez tego widzieć. O, trzyma. Pływającego Pikachu. Dobrze ci poszło. No dobrze właśnie, bo to nie jest nic warte karta, to jest bulk taki jak ten. I to jest coś warte. Hmm. Znaczy, no, jedna i druga. To 6 zł u mnie. 6 zł zapłacę. 6 zł. Twoje serduszko jest warte 6 zł. Tak, no to masz 7 zł w sumie. No ale to Pikachu jest fajny spokój. Tak. Mogliby takie mydło robić dla dzieci, wiesz, jakieś szamponiki. Wysyć swoją kubkę z lodu. Tak? No pewnie. No dobrze. No, bo... A ty mogę to potem wziąć do domu? Oczywiście. Rzeczywiście. Nie. Tylko montuję sobie, tylko chciałem. Ops. Dobra. Jest kod. No nie, tutaj się nie przekłada. A jest tam amebum. Lugia. Proszę, w końcu coś. 8 zł. Ale wiesz, coś innego. Ja mam taką posłuchę, jeżeli o to chodzi. Pikachu. Nawet tego Pikachu do tej pory nie trafiłem. Tak? Tak. No właśnie to jest smutne, wiesz, karty, które wydają są często, to nawet u mnie się raz nie pojawiły, no. Smutne. Okej. Okay. Otwieramy następny booster. Ty otwierasz, ja już otwierałem. A polska języka, ja wiem, trudno chyba. A może jestem oni? I co teraz? I teraz musi to być zatrudnić polityczną. Jak cię słucham, to na pewno jestem przekonany o tym, że nie lubisz oddawać kodów, gdyż są dla ciebie bardzo wartościowe. Jednocześnie prawdopodobnie jesteś pizzą z ananasem. A pizza z ananasem dobra. No właśnie. Dobrze. I Mew. Przynajmniej. Mew. I Weltal. Kyogre. I... no. Och, to. Fiu, takie dodatki, że to... Strach się bać. O, zaświeciła się, no, kurde. Z tej dobrej strony. Zamazenta, prawda? Z tej dobrej strony. 60 groszy. Jak się świeci, to jest zamazenta. No. Nie, jeszcze zwiększone było, nie? No to, czy to zwiększa wartość? To zwiększa wartość? Mam... Wezmę czarną tabliczkę, napiszę na niej, był odwrócony tak, w bakterze. Tak, mamy nagranie. Mamy nagranie. Dobra, Flying Pikachu VMAX, ten samolocik. Wiesz, że to w ogóle to, że ten Pokémon był odwrócony w boosterze, zwiększa mniej więcej tyle wartość tej karty, co wysłanie do polskiego gradingu? To jest słuszna uwaga. To jest bardzo słuszna uwaga. Otwieramy następny booster. Tak, podzielił się. Zostaną. Wow. No, tutaj otworzę nas boostera, już w stanie specjalnym. Pokemony, żeby... wyciągasz holo, jest tragedia. Proszę. Akurat na czymś takim dobrze. Profesor Research. No, to jest akurat już trzeci w kolekcji. To jest jakiś też mąk. No nie, to po prostu. Reshiram, Groudon i... wow, Shiny Magikarp! Drugi Magikarp. Ale dobre, fajne. No przynajmniej wiesz, jak masz taki booster, jak nawet jak są nie najlepsze, ale ciekawe karty. To nie, jest spoko, fajnie, jak jest spoko przecież, to jest jedna z tych lepszych kart z tego setu, bym powiedział. Jak powiedział? No. Nie wiem, czy jest więcej dobrych, tak dobrych kart, jak Shiny Magikarp. Proszę. To jest klasa, nie? No Kamil, dobra, gonisz mnie. No.
Baby steps, ale jednak. No wiesz, no małymi krokami nawet najgorszy grading mógłby się stać PSA, to... No ja myślę, że to jest kwestia, nie wiem, 30-50 lat. No! Jeszcze w międzyczasie tam kilka karcianek musiał przejść. Mówię wojny. No! Może jak trzecia wojna będzie po uchodźców, to... Próbował. Już, ale się spojrzał na Nika i bym się nie był. Nie, to nie będzie mój kodzik. No. Mnie to urażą. Tak, pamięta, mamy... Latającego Pikachu. Hoch. Selenias i Iveltal. No ale kurde, zauważyłeś, że te Iveltal, Lunale, te inne rzeczy po prostu cały czas lecą te same rzeczy, no stop. Daj spokój. I to jest coś, wiesz... Oj... No nie wiem... Mocne, ale takie naprawdę mocne 2 na 10. No jak komuś nie wychodzi, wróci, może oglądać ten filmik i wie, że... Kurde, dobra, stacja lepszy, stacja lepszy. To jest dużo, Birdie Pikachu to jest też akurat chyba trzeci już, ale, no, to, ale jego lubię. Tak, Birdie Pikachu jest spoko, masz na godzinę ludziom rozdawać, nie? Tak, podpiszesz, żeby nie sprzedaje, a... Dokładnie. Nie sprzedawaj z Pikachu. No. Mądrze, mądrze. Tutaj są te tipy. Co ty to? No, to ja sobie zyskać przyjaciół, zapłacić im. Jak zyskać przyjaciół? Tego nie dowiecie się akurat od Dylana. Przeczytałem taką książkę, jak właśnie zyskać przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Przeczytałem... I wszystko na odwrót. Nie, przeczytałem całą tą książkę. Jak myślę, że zdenerwowałem się i rzuciłem ją po prostu. Została rzucona. Trochę widać. Profesor Serenias. Kajadu i... O, znowu urodziny. Ale słodko. Dropią urodziny. No, ale fajnie. Znaczy z okazji urodzin trafi nam się może jakiś czarek? Albo jakiś złoty mecz? Nie, pewnie nie. No i wiesz, będzie smutno. Człowiek, który otworzy boosterowe, tak będzie musiał kupić karty. Generalnie prawdopodobieństwo na trafienie tego czarka jest jak... Chyba nie muszę kończyć nawet, to już... Ty trafiłeś, proszę. Merdzugi. Oj. Pikachu. A to jest same karty ciągle. Trochę tak jest. No to prawie jest ten dwie, którego chciałem, nie? Prawie. Nie tak jest, tak? Nie można mieć wszystkiego, a nic to mogło mieć wszystko. Dawaj koda. Dajże tego koda, no nie bądź taki... Myślę, że nie potrafi... Macie. Nie szanuję. Mamy Solgaleo, Kyogre, Serenias i Ho-Ho. Okej, dobra, oficjalnie wyciągnąłeś najgorszy booster. No, chyba tak. Chyba tak. Jest to samo. Z tego UPC ty wybierałeś, czy mi się tylko wydaje? Nie, no tutaj już leży, a... Nie, może ja nie wiem, czego Krystyna nie wziął. Ty mi go wczoraj podawałeś. Tak? Jak? No. Kurde, samo się z tym czuję w tym momencie. Jestem prawie pewien. Zacjan, ekstra. No to fajnie, wi, co? No to będzie najsmutniejszy opening celebration ever, nie? Nie ma gdzieś. Będziemy pokali. Ja ma rudę? A ja? No. A, tam. Bardzo ładnie, to szanuję. Wystarczy otworzyć 20 boosterów i zaczynasz zapamiętywać. Widać tutaj Pikachu. Jest 50 groszy. Kosmo. Złotówka. Dialga. Złoty 50. Ha! W końcu! No! Jeszcze Centenik ma... tutaj jest trochę te przesunięte. No! W górę, ale... Zobaczmy z tyłu. Że Adelana nie obrażasz. Jezus! Mówiłem ci, że na fali jestem. Zaczęliśmy te ręce teraz. Mówiłem ci, że na fali jestem, a ty dobra, to jest czarek. Pierdololo. Tutaj. No dobra, jest. Dylan rozwalił, no co ci mogę powiedzieć. To, że raz rzuciłeś farta, to już nic nie oznacza. To już drugi raz. Wiesz, jeszcze mogło nie być tego metalowego Charizarda, wtedy to No. Wtedy szok radzie. Policja by musiał dzwonić. Ale potem gorzej, bo dziecko w szpitalu ląduje. I trzeba jechać. Dziecko w szpitalu! I trzeba do Poznania jechać autobusem.
Ale jest dobrze. Są emocje. Proszę. Bardzo zaczynają się rzeczy dziać. Jezus. Magia. Magia. Rzeczy, tutaj różnorodność się pojawia. Są fajne, zaraz cały set bierzemy. I następny. Akurat wtedy kod oddałem, co nie? Wiesz, jak te kodem od razu kod, to tak, od razu... Tak, widzisz? Uczciwość popłaca. Powinien wcześniej próbować. Jak mu się ręce te lepią, już myślę, że tego miły tam znajdzie, a to nie. No i to się nazywa powrót do średniej. To jest powrót... powrót do średniej, naprawdę. Fachowy termin. Ostatni? Uważam, że ja go powinienem otwierać, bo trafiłem na lepszą kartę. No właśnie, dlatego ja go otwieram, bo ja próbuję wyrównać. Tak? Spróbuj być tak fajny jak ty. No, mega dekłaza. No. Mega jak ten opening. Surfing Pikachu. Dobra, to co, ułożymy sobie i pokażemy wam, co w ogóle fajnego wszystko, trafiliśmy. Co zrobiliśmy? Tego część zatem sobie poduszkę, no taką wiesz, z tego boostera. Generalnie, jak chcecie sprzedać rzeczy z Celebration, to kupię hurtowo. Mogę robić taką reklamę. No rób sobie co chcesz. Super, to jeszcze życie, nie jeszcze masz bulk kupię, co nie? 150 bulku, jeden booster. Szastasz bulki. Boosterami. No, potem będę ściany tapetował, co nie? Bo tam... Ludzie się pytam, co z tym robię. Na przykład Kamilowi. Kamil na 1000 subskrybentów, na 10 tysięcy, na 100 tysięcy subskrybentów. Rośnie! na milion subskrypcji Kamil wam pokaże ścianę, którą ja wytapetowałem bulkiem. Na zamówienie mu robiłem. Nie, ale spokojnie, jak będzie 10 tysięcy subskrypcji, to wam pokażę cały proces, jak Dylan tapetował jedną ścianę u mnie. Tak? W domu, no. Tak? Albo gdzieś tutaj w studiu nam wytapetuje tak? jedną ścianę. Tak. 10 tysięcy subów i Dylan tapetuje. Będę to kręcił cały dzień, zrobimy z tego jakiegoś tego timelapsa. No. Będzie to super. Może Wilanem to będzie. W tym tempie to około jeszcze 15 lat poczekamy, ale warto, czemu nie. To są dropy. To będzie pierwszy raz, gdy nam poważnie się weźmie do prawdziwej roboty. To będzie pierwszy raz. To prawda. Gościu się strasznie obija, jest turbowolny. A to są dropy, jeszcze raz powtórzę. Jest Czarek, jest Rayquaza, jest Moltres jeszcze z zwykłych boosterów, co jest spoko. To coś wyskoczyło w końcu, to wyskoczył Czarek, no to jak gdyby jest petarda. Brakuje dwóch kart takich sensownych i kilku jakichś pomniejszych. No tak, szczerze, z boosterów jest tak 9 sensownych dropów. Tak, 9 sensownych powiedzmy. Ale jest w porządku. No jeszcze lizem. Jak weźmiesz Czarka jeszcze metalowego, weźmiesz Pika metalowego, weźmiesz złote karty. Nie, generalnie przez to, że trafiłeś Charizarda, to nie jest to bardzo, to jest bardzo dobry box. Jeden prawdopodobnie z lepszych i gdybyś nie otworzył tych boosterów, by się, nie wiem, tam sobie sprzedał czy coś, to prawdopodobnie by się nawet mógł zwrócić po aktualnej cenie rynkowej. To prawda. Wydaje mi się, że coś blisko tego, więc spoko w sumie. Ekstra. Dobra, idziemy to wpakować w koszulki, żeby się nie poniszczyło, ułożymy w klaserku i zrobimy jakąś fajny update tego, co nam się udało trafić i co tam jeszcze brakuje z tego setu. Pamiętajcie o konkursie, jak nie pamiętacie, to sobie przewidzicie. Ale niech zrefreshują, że będziemy mieli kolejne wyświetlenie, nie? Marzę o wyświetleniach i okach w duchu. Też. A to z multicon wchodzicie, nie? Tak. Dobrze. Ja zobaczę to, bo Kamil mi update'uje, nie? Ciągle jak łapki w dół chodzą, to jest update. Leci za chwilę. Mówię, dostajesz już 7 łapek w dół. Umierek! Do zobaczenia. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie tego pajaca i zadzwonkujcie, żeby was nie ominęły kolejne świetne produkcje z tym człowiekiem. Prawda. Tak.